witajcie, nazywam się Mateusz Wnukowski i chcę, żebyście dzisiaj się na moment zatrzymali. Chcę przez chwilę ci powiedzieć o moim życiu. Wiesz, ja zawsze byłem człowiekiem, uważałem się za dobrego człowieka i wiesz, w naszym kraju wszyscy mówią, że są ludźmi wierzącymi, że każdy chodzi do kościoła, że każdy obchodzi święta i inne rzeczy i ja też takim człowiekiem byłem, który obchodził święta, który był zakorzałym katolikiem, byłem ministrantem, chodziłem na różne pielgrzymki, byłem w klasztorze i inne rzeczy robiłem i wiesz, wiecie dlaczego? Bo ja szukałem Boga, ale ja go znaleźć nie mogłem, bo ja myślałem, że Bóg to jest jakaś religia, że Bóg to jest jakaś postać wymyślona, że Bóg to jest jakaś postać, która czeka na mnie, aby mnie zdzielić po twarzy, kiedy przyjdę do Niego. Ale taki obraz miałem Boga, ale chcę ci dzisiaj powiedzieć o obrazie Boga, który jest prawdziwy, który jest realny, o Bogu, który jest dobrym Ojcem, o Bogu, który jest dobrym Ojcem. Ja spotkałem Boga jako dobrego Ojca i spotkałem Boga, który stoi, aby mi przywalić. Bóg jest dobrym Bogiem. Chcę ci dziś powiedzieć o tym, że się z Nim spotkałem osobiście. 5 lat temu zawołałem do Jezusa i powiedziałem: Jezu, ja chcę Ciebie poznać. Na ulicach Warszawy, tutaj w centrum, dowiedziałem się o tym, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. O tym, że jeżeli ja przyjdę do Niego, to On zmieni moje życie. Jeżeli ja przyjdę do Niego, to On wyprowadzi mnie z głębi mojego odrzucenia, uwolni mnie z moich grzechów i mnie uzdrowi. I to wszystko doświadczyłem. Doświadczyłem mocy żywego Boga. Ja rzeczy jako człowiek odrzucony. W dzieciństwie nie miałem akceptacji, jaką powinienem otrzymać od rodziców. Nie otrzymałem tej akceptacji, ale ja przyszedłem do Jezusa i powiedziałem: Jezu, ja chcę doświadczyć Twojej miłości. Ja chcę doświadczyć Twojej miłości. I Boża miłość wypełniła moje życie. Jezus Chrystus wypełnił pustkę w moim życiu. Każdy człowiek, który się rodzi tutaj na ziemi, jest grzesznikiem. Nie ma człowieka, który się rodzi tutaj na ziemi jako chrześcijanin. Słowo Boże nam mówi, że ci, którzy go przyjęli, dam prawo stać się dziećmi Bożymi. A więc kiedy się rodzisz tutaj na ziemi, nie jesteś chrześcijaninem. Kiedy przyjmujesz Jezusa, jego zastępczą ofiarę na krzyżu, wtedy możesz się uważać za człowieka sprawiedliwego. Ale dopóki tego nie zrobiłeś, to dzisiaj jest ten moment. To dzisiaj jest ten moment, kiedy możesz dzisiaj powierzyć swoje życie Bogu. Kiedy możesz dzisiaj się z Nim pojednać. Pojednać się z żywym Bogiem dzisiaj. To dzisiaj jest dzień łaski. Słowo Boże nam mówi, że łaską jest zbawieni jesteśmy przez wiarę, a to nie zaraz, boż to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie możesz być zbawiony poprzez swoje dobre uczynki, poprzez chodzenie do kościoła, poprzez odmawianie koralików maryjnych. Nie jesteś zbawiony przez to, ale przez Jego łaskę, przez łaskę, nie przez uczynki, nie przez chodzenie do kościoła, nie przez odprawianie religijnych rytuałów, ale przez Niego, Jezus Chrystus, On na krzyżu Golgoty wybaczył Ci każdy grzech, każda choroba spadła na Niego, każda niemoc spadła na Jezusa, abyś Ty był mocny, abyś Ty był zdrowy, abyś Ty był zaakceptowany, abyś Ty był bogatym człowiekiem. To wszystko Jezus Chrystus uczynił na krzyżu Golgoty. Ja myślałem, że Bóg jest jakimś człowiekiem, jakimś wielkim Bogiem, który jest z brodą i czeka na mnie, jak tu mi to walić. To nie jest Bóg, to nie jest Bóg, który daje choroby, to nie jest Bóg, który daje cierpienie. To jest Bóg, który daje dobre rzeczy. Jezus Chrystus odszedł na świat. Bóg dał Jezusa Chrystusa tutaj na świat, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To okazał Jezus Chrystus. On okazał swoją miłość do Ciebie i do mnie, że On rozwiązał swoje krzyży, na krzyżu swoje ręce i powiedział: wykonało się. On oddał swojego ducha i powiedział: wykonało się. Czyli wszystko zostało uczynione na krzyż Golgoty. Jeżeli dzisiaj masz jakikolwiek problem w swoim życiu, to przez krzyż Jezusa Chrystusa możesz wziąć swoje rozwiązanie do każdej problemy w swoim życiu. Jezus Chrystus, On może Ci pomóc. Religia nie jest w stanie Ci dać pewnego pokoju, pewnego szczęścia. Żadna tradycja, żaden system religijny, czy tradycja, czy filozofia nie są w stanie odmienić Twojego życia. Tylko Chrystus i ta moc jest w stanie odmienić Twoje życie na zawsze. Słowo Boże mówi, że dzisiaj jest dzień i możesz przyjść do Niego. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Przyjmij dzisiaj
dzisiaj ofiarę Jezusa, która się dokonała na krzyżu Golgoty. Przyjmij dziś Jego uzdrowienie, przyjmij dziś swoje przebaczenie, swoich grzechów, które się dokonało już 2000 lat temu. Nie musisz być odrzucony, nie musisz cały czas cierpieć na skutek grzechu, nie musisz. Jest jeden grzech, który oddziela człowieka od Boga, a grzechem jest twoje ego, twoja niezależność od Boga. I to jest jedyny grzech, przez który ludzie idą do piekła, przez ego, przez niezależność. I ja też byłem człowiekiem, który żył po swojemu żyłem. Żyłem w grzechach, żyłem w patologiach w moim życiu, ale ja zwróciłem się do Jezusa i powiedziałem: Jezu, ja nie chcę tak żyć, ja chcę pomocy od Ciebie. I wiesz, ja przyszedłem po tą pomoc, ja przyszedłem do Boga po pomoc i On mi dał tą pomoc. Jeżeli Ty chcesz pomocy, przyjdź dzisiaj do Niego, zwróć się dzisiaj do Chrystusa. Jeżeli dzisiaj czegoś zmagasz się z czymś, to dzisiaj możesz przyjść do swojego domu i uklekać, powiedzieć: Jezu, oddaję Ci to wszystko, oddaję Ci moje życie, oddaję Ci wszystko, to kim jestem. A gwarantuję Ci, że jeżeli Ty oddasz swoje życie Jezusowi, jeżeli Ty się z Nim pojednasz, to proszę, On przyjdzie do Twojego życia i zmieni Cię na zawsze w innego człowieka, bo już Bóg chce mieć relację z Tobą, nie religię, nie jakieś religijne rytuały. On chce mieć relację z Tobą, a więc dzisiaj pojednaj się z żywym Bogiem, przyjmij tą Jego miłość, przyjmij przebaczenie swoich grzechów, przyjmij swoje uzdrowienie, przyjdź do Boga, który jest dobry. Jeżeli chcecie, jesteśmy jeszcze tutaj kilkanaście minut, będziemy się o Was modlić. Jeżeli macie jakikolwiek problem w swoim ciele, to możecie przyjść tutaj do nas, będziemy się o Was modlić, będziemy walnąć Bożą moc do Waszego życia. Shalom.